ostatniej wysokiej wygranej nad lokalnym rywalem Motorem Lublin piłkarze Wisły Puławy podejmowali na własnym stadionie drużyny KKS-u Kalisz. Determinację Puławian widać było od początku spotkania. Gospodarze zdobyli gola już w 7 minucie po trafieniu Adriana Poluchowskiego, który wykorzystał dobre podanie Mateusza Klichowicza. Już 8 minut później był jednak remis. Sędzia podyktował rzut karny dla Kaliszan z powodu zagrania ręką jednego z zawodników Wisły. Jedenastkę pewnie wykonał Piotr Giel. Od tego momentu zarysowała się pewna przewaga optyczna zespołu gości. Kaliszanie mieli większy udział w posiadaniu piłki i próbowali swoich szans w ataku pozycyjnym. Pod koniec pierwszej połowy strzegący płaskiej bramki Albert Posiadała popisał się ładną interwencją po groźnym strzale jednego z Kaliszan. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem remisowym. Druga odsłona spotkania potoczyła się zdecydowanie lepiej dla Wiślaków. W 51 minucie to jeden z graczy Kalisza zagrał ręką w polu karnym. Sędzia tym razem był więc zmuszony podyktować jedenastkę na rzecz puławskiego zespołu. Po chwili rzut karny na gola zamienił Mateusz Klichowicz. Kilka minut później dogodną okazję do wyrównania mieli Kaliszanie, jednak piłka poszybowała nad poprzeczką puławskiej Wisły. W 69 minucie Puławianie dokończyli dzieła. Zwycięstwo Wisły celnym strzałem przypieczętował bowiem Dominik Banach. Wynik nie uległ już zmianie, a więc Wiślacy mogli cieszyć się z kolejnych 3 punktów. Następny mecz piłkarze Mariusza Pawlaka rozegrają w Siedlcach z tamtejszą Pogonią. Początek już w najbliższą sobotę o godzinie 15. Wisła Puławy KKS Kalisz 3-1. Gole dla Wisły Paluchowski, Klichowicz i Banach, natomiast dla KKS-u Piotr Giel. Wisła zagrała w składzie, w bramce Posiadała, dalej Gwozdenowicz, Wiech, Majewski, Heba, Banach, Kołtański, Kona, Skałecki, Puton, Klichowicz, Papikian, Paluchowski i Ednilson. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?